Możesz... Dobra, spróbujmy. Udało mi się! 15 tylko! Może masz rację, wydaje mądrze. Co? Witam wszystkich po raz kolejny w podniosłym odcinku z Hobo Tof Live! I witam naszego pieska, który na nas tam jest i musimy go oddać. Jak mamy sytuację u nas? No, niestety trochę pijani, ale to nam przejdzie. Niestety problem będzie taki, że no, musimy oddać tego pieska, tak? Tak, że jesteśmy pijani, to go chyba nie oddamy. Albo przynajmniej ja po prostu nie będę próbował, bo nie chcę ryzykować. Mamy dwa razy Play Guy'a, więc jeżeli chodzi o nasze morale, poradzimy sobie bez żadnych problemów, Mamy aptekę, jak coś, co jesteśmy ratowani, jeżeli chodzi o HP. I jeżeli chodzi o umycie się, też jest w miarę git, ale to jeszcze za mało. Ja będę chciał dokupić tego więcej w przyszłości. Co do żarcia? No, żarcie nam się kończy, tak? Żarcie mamy teraz mało, więc będzie trzeba ogarnąć żarcie. W tym odcinku będziemy ogarniać żarcie, będziemy ogarniać po prostu zapasy, będziemy trzymać się w miarę na dobrych statystykach i będziemy robić questy. To jest zdanie na dzisiejszy odcinek. Moje poczucie jest raczej tak, moje poczucie jest prawie git, moje HP jest prawie na maksa. No martwi mnie tylko to, że jestem pijany, no ale dobra, już jakoś wytrzymam bez tego. Zobaczmy, co u naszego Furgrima jest. Czy ja mogę z nim pogadać? Tak, mogę, to porozmawiaj. Jasne, czemu nie? Powiem ci, że to wybitnie gówniany dzień. Nie narzekaj. Jeśli jesteś dobrym człowiekiem, to każdy dzień może być udany. Chciałem być dobrym człowiekiem, Furgrim. Chciałem być dobry w czymś. Jezu, po prostu się zabij, człowiek. Ojej. Chcesz szluga? Masz. No i mamy zaufanie, pewnie. Dzięki takim rozmowom, które kosztują 10 tych punktów akcji, na razie mam ich 15 max. Gdy wybijamy 20, to tym więcej tych punktów akcji będziemy mieć, tym lepiej będzie to zaufanie wchodzić do góry. Będziemy mogli częściej z nim rozmawiać, więc to jest strasznie fajne. Mam na razie 15. Zobaczmy jeszcze raz, ile kosztował kradzież ekspert. 30. Dobra, czy jesteś w połowie? 30 to nie jest dużo, więc powinniście sobie poradzić raczej bez żadnych problemów. Czy to się odnowiło coś? Bo jakbym się odnowiło, to ja bym schodził, pozbierał tutaj. To mogło być fajne, że dlatego spróbujmy to otworzyć i sobie tu pozbierać rzeczy stąd. Gra jest tak fajna, tak lubię w nią grać, nie? Że po prostu tak sobie myślę, że... Bo oglądam sobie najlepszy serial na Netflixie, moim zdaniem, jaki po prostu jest. Czyli coś ze mną dzieje, co za dziwny debuff? Nigdy tego debuffa nie widziałem, szczerze. Mam takie... taki czerwony kliszek, nie? O co chodzi? Nigdy tego debuffa nie widziałem. Jest tu gdzieś ten debuff pokazany? A co jest tutaj taki... A, że klawiaturę mogę zrobić, tylko muszę mieć inżyniera. No dobra, no ale no... Skąd miałem zrobić inżynieria? Nie wiem, trzeba znaleźć gdzieś. Pałka z gazet. Nie, to wygląda jak kupa. Papierosa z dysku nie będziemy robić, nie ma sensu. Źródawcy też nie ma sensu robić, ale... Gdzie są moje staty, moje wszystkie debuffy? Czy jest coś takiego? Nie ma. Chyba, że tu też nie ma. O, alkoholizm. Twoja miłość do alkoholu jest bezgraniczna. Jesteś teraz alkoholikiem. Symptomy odstawienia. Jak dojść do siebie? Czy chcesz powiedzieć się na ogół? Odstaw gorzałkę i wytrwaj w swoim postanowieniu. Ja, Pitole, będziemy musieli cały odcinek bez alkoholu wytrzymać. No, jest słabo trochę, słabo. No bo, no, jakoś to zrobię. I tak nie zamierzam alkohol pić, tylko niestety będziemy mieć takiego niefajnego debuffa przez cały odcinek, ten jeden. Niestety. No, ale dobra, no. Jakoś wytrzymamy. O, dwie gwiazdy. O, i wyszło. O kurde, jaka kurteczka, co jest? Taka kurteczka na start odcinka? To mi się podoba, to mi się podoba. Nie, naprawdę, ta gra duży fan mi sprawia, nie? Jak myślę o tym, żeby ją nagrać, to po prostu... aż się cieszę. A wracając do tego, co mówiłem, no to... ale fajnie. To po prostu... oglądam sobie serial Castlevania. Jeżeli ktoś ma Netflixa z was, naprawdę polecam, obejście sobie Castlevania. Ten serial jest po prostu świetny. Tylko jest plus 18, tak? Więc kto nie ma 18, to nie możecie obejrzeć. Ale jak macie 18, to polecam, bo ten serial jest po prostu świetny. To jest serial slash anime. Tylko anime nie można tego nazwać, ponieważ to nie jest japońskie, tylko to jest amerykańskie, tak? Czy coś w tym stylu. Dlatego anime tego raczej nazwać nie można. Ale jest to animacja. Jest to animacja i jest naprawdę świetna. Po prostu... o, jestem pokierowany, no to super. Zaraz przyspimy i zaraz to po prostu skipnę i ten będziemy mieć full HP za chwilę, bo zrobimy wam cięcie, nie będziemy się na to patrzeć. Nagle będziemy znikąd mieli full HP, zobaczycie, zobaczycie. A najpierw otwórzmy to do końca, bo chcę to otworzyć do końca, czemu nie? Mamy jeszcze w sumie, kurde, mamy sobie dużo rzeczy na minus, a 3. Ale spokojnie, niedługo będziemy mieć tylko w sumie jedną rzecz na minus, ten alkoholizm, to tyle. Prześpijmy się, wracam do was, jak będę miał full HP. No, panowie i panie, mamy pewien problem. Muszę nakrywać bandaży, robimy już tego trochę, bo nie jestem w stanie się leczyć i HP mi strasznie szybko spada. Te uzależnienie od po prostu alkoholu jest jakieś totalne, powalone. Tyle HP to zaraz jest szok. Nie wiem, o co chodzi. Na przykład leżę teraz sobie normalnie i widzicie, oddaje mi się HP, spada mi HP. Oddaje mi się HP, spada mi HP. I więcej mi HP spada, niż mi się HP odnawia, co jest strasznie dziwne. Bo nawet jak miałem raz 3 albo 2 rzeczy po prostu na ten, na minus, i tak mogę normalnie na plus wychodzić z HP, po prostu na plus mogę wychodzić z HP, a tak nie mogę. I nie wiem, no, mam problem. Mam duży problem tutaj teraz, naprawdę mamy dość spory problem, bo nie wiem, co z tym zrobić i możemy po prostu się wywalić za chwilę. Możemy się za chwilę wywalić. Ja będę musiał po prostu nakraftować tyle bandaży, ile tylko jestem w stanie. Usunę sobie to za szybko, bo nie chcę, żeby to dawało mi jakieś minusy, tak? Wziąłem to, wziąłem, dobra. Może jak te negatywne efekty żółte mi zejdą,
Nie wiem, czy one z HP mi zmarnują, nie jestem pewny. Może trochę marnują, może nie. Jeżeli trochę marnują, to może być im uratowani, jeżeli one zejdą. Jeżeli one nie marnują HP, no to nie będzie im uratowani, no bo ten jeden czerwony zabiera tak duże HP, że to jest gwarantowana śmierć. To jest po prostu gwarantowana śmierć. Tego się nie da wytrzymać, chyba że ma się masę medykamentów. HP spada niewyobrażalnie szybko, to jest niezbalansowane, naprawdę. Czy ja mam napić się alkoholu, żeby mi było lepiej? No skoro jakiś alkoholikiem, tak? No to wiadomo, jak się stawia alkohol, to jest słabo, ale jak się napije alkoholu, to jest lepiej? Nie wiem. Znaczy, no wtedy wiadomo, zaspokaja się swoje uzależnienie, więc chyba na jakiś czas jest lepiej, więc nie wiem, czy pić alkoholu by mi to pomogło, ale no nie chcę pić alkoholu, bo chcę, żeby ten debuff mi zszedł i już wiem, że pić alkohol więcej nie będę, bo no, jest to bardzo głupia decyzja, patrząc na to, że ten problem występuje. No patrzcie, mi po prostu HP spada, ja sam absolutnie nic nie mogę zrobić, mogę, no jestem pogreszowany, mogę żreć tylko rzeczy, muszę użyć apteczki, po prostu nie mam wyboru innego, no nie mam wyboru. Pokracuję tyle, ile mogę bandaży, nie wiem, w tym odcinku nic nie będziemy mogli w stanie zrobić przez ten jeden debuff, ale to jest głupie, no bo ja twórcy powinni akurat to zmienić, bo to jest bez sensu. Ta rzecz jest akurat totalnie, ja nie wiem, po co ktoś to wymyślił, totalna głupota po prostu, tak już. Jest totalna głupota, serio. Żeby tyle dipsa to dawało, to jest chore. To daje naprawdę okropne ilości dipsa. No to HP spadanie jak powolone, dobra, nie wiem, musimy porozmawiać i po prostu, nie wiem, wyżebrać coś i to bardzo szybko, bo inaczej będzie źle. No a dzięki za hajs. No się przydaje, musimy po prostu kupić apteczki, bo to, nie wiem, no, nie mam innego wyboru. Jak nie zdążę, to jest koniec. Przegraliśmy. Nie wiem, kto to wymyślił, już, a kurde, zwaliłem. Nie wiem, kto to wymyślił, serio. Nie wiem, osoba, która wymyśliła coś takiego, to jest naprawdę głupota totalna. No, żebrz. Przedaj, ukradnij. Dawaj tego burgera. O kurde, jaki burger dobry. Proszę, muszę go wziąć. O! Wziąłem, dobra. Wie pan tak jakoś, dobra. Ole, burger dobry. Ten burger będzie OP. Łyknąłem już jedną gazetę. Byłem te rzeczy poza odcinkiem. Poużywałem, żeby przeżyć. Ale teraz po prostu wam pokażę wszystkie to. Rzecz, sprzedaj. No masz, sprzedam ci te lustro, zgoda. 14 koron. Zawsze 14, zawsze coś. Musimy wyżebrać jak najwięcej. Mam nadzieję, że wszystkie debuffy mi przejdą. Zanim ten jeden czerwony. Postaram się ten jeden czerwony wytrzymać. Na razie potrzebuję pieniędzy. Dużo pieniędzy. Nie, nawet nie wiem, czy ja zdążę kupić czy coś, serio. Nie wiem, czy ja zdążę kupić. Nawet ja nie pamiętam, gdzie jest jakiś ten lekarz czy coś. Rzecz, sprzedaj, ukradnij. No, biorę tego burgera. Ja pitolony, moje dobre. Ten burger mi się przyda bardziej chyba. Please, zdąż, dobra, udało się czy nie? Nie wiem, czy się udało, dobra, mniejsza. Siema, rzep, dzięki kumplu, dzięki. Kurde, HP mi mocno spada, tu może coś jest? Nie, to jest jakiś zwykły ten, dobra, to nie, tutaj? To jest zwykłe mieszkanie, spadaj gościu. Gdzie jest jakiś lekarz? Nie, się wywalę, jak tak będę robił, będę musiał szybko ogarnąć w internecie chyba, gdzie jest jakiś lekarz. I po prostu, słuchaj, tam powiedz jak najszybciej, bo jeszcze noc się robi. Nie wiem, czy dam radę to przeżyć, że będziemy musieli całą noc przeżyć. Ty też sprzedajesz jakieś medykamenty może, podstawowe? Nie, jak tego się ty nic nie masz w ogóle, co to za kupa jest? Nie, chodź wtedy. Pamiętam, że chyba tu gdzieś lekarz był. O tej, o, z tej strony może? Gdzieś? Tutaj może, o to? Kurde, no dawaj, no idź tam, no! Nie chcę padać w tej grze drugi raz już, kurde, no! Przez jakieś gówno rzecz, która nie zbalansowana przez głupią grę, no. Nie chcę padać, to jest bez sensu w ogóle. To wymyśl coś takiego, z dupy mi się pojawiło, nagle teraz nic nie robiłem. Aptekarz, dobra, to jest apteka. Ja pitole, to kosztuje 100, ty jesteś głupi na łeb gościu, czy co? 100 to kosztuje, bierz. No chory człowiek po prostu. Silny środek dezynfikujący, znacznie zmniejsza poziom toksyn i alkoholu w organizmie. Ale to, nie wiem, no mogę to później kupić, dobra. Najpierw potrzebujemy tego, tak? Kupmy to. Nie mam wyboru, no muszę to kupić, bo padnę. Muszę to łyknąć i muszę prosić dalej. Chodzi o mój kolegę, dobra. Leniwa. Ojej. No to te questa w ogóle jakieś było. Tam, żeby te dziewczyny tam wziąć, nie? A to miesza z tym. Rozmowa. Dobra, rozmowa. Rzepsz. Please, daj mi coś, no potrzebuję bardzo. Nie, jestem ze mną bardzo źle. Muszę 100 hajsu zarobić szybko. Weź coś mi tak sypnij z 80, naprawdę mi pomogło. Muszę teraz tak latać i po prostu jak najszybciej kupić nie wiadomo ile tych medykamentów i przetrwać 6 minut. Dobra, ja mam to skipnę, bo to nie ma sensu, ja to robił. Po prostu ja mam to skipnę. Jak coś ciekawego się stanie, to po prostu. O, rzepsz, o kurde. Ja tylko tyle mi dał? Jak po prostu coś ciekawego się wydarzy, to ja wam to pokażę. Jeżeli nie, to trudno. Postaram się posprzeć ile mogę. No i umarliśmy. Nie, to jest głupie, naprawdę. To teraz mnie ta gra naprawdę zdenerwowała i to porządnie mnie teraz ta gra zdenerwowała. To co się stało, nie powinno mieć absolutnie miejsca. Po prostu, gdy masz tego debuffa, przegrywasz grę. Albo masz schowany po prostu, nie wiem, 500 tysiąc pieniędzy i przeczekasz 40 minut jak taki walony idiota po prostu i będziesz po prostu jak idiota siedział i próbował regenerować HP i przejść przez 40 minut, żeby ci jakiś głupi debuff wszedł, który jest alkoholizmem, który w ogóle nie ma nic do reala w ogóle. Jak jesteś alkoholikiem, to ci niech spada HP z dupy, tylko po prostu jesteś zdenerwowany, nie masz humoru, nie wiesz co ze sobą zrobić i po prostu chcesz bardzo się napić alkoholu, ale to ci nie sprawia, że giniesz i umierasz na ulicy, ponieważ alkoholu się nie możesz napić. Bez sensu w ogóle. Nie wiem, że jakiś twórca to ogląda, to serio, jesteś cymbałem, po prostu jesteś cymbałem, że zrobiłeś tak głupi debuff, który nie ma absolutnie żadnego sensu. Ja nie rozumiem w ogóle, o co chodziło z tym debuffem. Co, do czego on miał prowadzić? Do śmierci automatycznie, tak? Bo ktoś się napił. Miałem questa u Majersa, czy jak on tam miał, nie pamiętam, żeby napić już alkohol i zakładam, że właśnie przez to, że napiłem się po prostu kilku innych rodzajów alkoholu, to mi po prostu ten debuff
chyba wszedł, bo tak normalnie to nie piję zbyt dużo tego alkoholu, oprócz tamtego jednego momentu. I w zamian za to, że chciałem po prostu quest takiego zrobić, wszedł mi debuff, który automatycznie prowadzi do śmierci. Chyba, że ktoś ma ochotę grać 40 minut i przeczekać po prostu sobie tego debuffa, wydając albo masę pieniędzy na medykamenty, albo po prostu, nie wiem, próbując przeżyć i zdobyć te pieniądze, żeby kupić medykament, ewentualnie mając już przygotowane masę medykamentów i zużywając je. Serio, nie ogarniam tego, jakim idioto trzeba być, żeby po prostu taki głupi debuff wymyślić. Serio, nie rozumiem tego. Może nie rozumiem tego debuffa, może powinienem pić alkohol, no ale dobra, no i będę sobie pił alkohol, spoko. No ale ten debuff się sami nie przedłuży wtedy. Nie będzie tak, że będzie trwał w nieskończoność tyle. Miałby to sens, kiedy, no wiadomo, pijesz alkohol i ten debuff wtedy, wiadomo, zwiększa się jego czas, ale no nie zabierze się tyle HP i możesz grać, no spoko. Chociaż i tak wtedy to i tak jest cholernie bez sensu, nadal jest głupota po prostu totalna, nadal nic się nie zmienia, ale no okej, okay. Wtedy tak jakby, powiedzmy, że dopóki masz alkohol, masz jakiś ratunek, nie? Powiedzmy. No jeszcze też nie masz ratunku, no bo jak pijesz alkoholu, to wchodzi się następny debuff czerwony i po tobie. Nie masz szansy, to i tak czy siak nie masz. No ale zakładam, że nawet tak nie jest, zakładam, że nawet tego nie wymyślili, jestem tego pewien, że nawet tak nie jest, więc ja nie wiem, to jest w ogóle żałosne, po prostu żałosne. No, nie byłem w stanie tego zrobić, prosiłem, cały czas latałem, na Witchu zbierałem 100 hajsu, ale po prostu spłyłem zbyt daleko apteki i nie zdążyłem dobiec. Teraz nie mam absolutnie nic. Jestem po prostu biedny. Staty mi się cofnęły. Wszystko mi się po prostu cofnęło przez jakąś zwaloną grę, która po prostu nie potrafi gry zrobić. Jest totalnie bez sensu. Nie, może jest opcja, że tego debuffa da się gdzieś usunąć, ale skąd ja mam wiedzieć, jak jestem nowym graczem, jeszcze całej gry nie odkryłem? Skąd mam to jeszcze niby wiedzieć? A dobrym pomysłem było po prostu walone, mieć wyjść z tej gry walonej i po prostu przeczytać sobie w necie, co w takiej sytuacji zrobić. Ale jeżeli w tej grze nie ma opcji jakiejś łatwej, usunięcie tego debuffu tak po prostu, na przykład idąc do jakiegoś NPC-ta i powiedzieć, masz tu 50 hajsu, usuń mi ten debuff, albo pogadaj ze mną i usuń mi ten debuff, coś takiego. Jeżeli czegoś takiego nie ma, to jest jeszcze totalnie bullshit po prostu. Totalny bullshit, tak nie wiem co, naprawdę mi teraz tak się zdenerwowałem, że żadna gra mnie tak nie wkurzyła jak ta. Ponieważ lubię tą grę, fajnie mi się w nią gra. Ale jeżeli gra robi coś takiego, to po prostu ja nie wiem, no. Zgubana totalna. Aż chcę po prostu się ścitować i mieć walone w tą grę i napluć na nią, bo to jest po prostu żałosne. I takie coś, naprawdę. Nie wiem, chcecie, żeby gra była przyjemna? Rozumiem wyzwanie i tak dalej. Ale jeżeli żeby gra była przyjemna, to zróbcie, żeby miała sens. Ale takie rzeczy już nie mają sensu, wychodzą poza po prostu sens. Jeżeli chcecie tę grę robić realnie, spoko, róbcie realnie, ale co ma alkoholizm do tego, żeby ci HP spadało z kilometra po prostu, człowieku? Jaki to ma sens? Dobra, biorę się znaleziony. Patrzcie, co ja miałem. Wszystko straciłem przez to, że gra jest walnięta na łeb, nie? Tyle itemów, bo gra jest walnięta na łeb. Nawet nie ma systemu save'ów, nie ma po prostu systemu save'ów, nie ma nic takiego. Bez sensu, po prostu bez sensu. Głupota ta gra jest, naprawdę jest głupota. Teraz muszę wykupić wszystko, co po prostu potrzebuję, jest niepotrzebne, ale straciłem po prostu tyle rzeczy, że to ja nie wiem, to jest wszystkie ubrania, wszystkie bronie, po prostu wszystko straciłem, aż się odechciewa grać, serio, aż się po prostu odechciewa grać i ja nie wiem, chyba po zakończę to seria na tym, jak się zdenerwuję porządnie, to nie będę miał ochoty wracania do tej gry i seria się kończy na tym po prostu, bo ja nie wiem, dla mnie coś takiego nie ma sensu. Jeżeli twórcy nie potrafią gry zrobić i takie rzeczy dowalają do gry, to jest bez sensu. Nie wiem, chcecie, żeby ludzie wgrali w tą grę, czy chcecie, żeby się denerwowali w niej i wychodzili po prostu rage'em? To są błędy, które twórcy gry robią często w grach, właśnie, to są te błędy. I tłumaczą się tym, że ale to ma być wyzwanie to ma być, to nie rozumiem, to wyzwanie ma być, to wydaje mi być. No, twoja dupa to wyzwanie, cymbale jeden. Walić to, jakoś się może odrobimy, jakoś się może nie zrobiłem. Na szczęście niektóre itemy to są gówno warte i da się to łatwo wykupić. Przynajmniej tyle. A część z itemów, no niestety część z itemów pewnie nie kupimy, na przykład te ubrania. Ale może zdobędziemy je jeszcze kiedyś, nie wiem. Mniejsza o to. Kupię na razie itemy, które są wymagane, czyli na przykład takie jak latarka. Hajsu już nie mam, więc nic więcej nie kupię. Jak sytuacja z naszymi statami? Sytuacja z naszymi statami jest spoko. Nie spoko, mam wszystko na zero, czyli jest wszystko w normie, tak jak powinno być. Playga ja mamy. Wyczyścić się możemy na szybko, jakieś bandaże podstawowe. Ekwipunek mamy bardzo fajny, 82, więc jest git. Tak naprawdę straciliśmy tylko materiały, które by nam były bardzo niezbędne do wytwarzania w bazie i tak dalej. Jakieś ubrania, które były nam bardzo przydatne, na przykład na zimę. No ale to idzie w farmie znowu. No jedyne co możemy zrobić, właśnie, możemy chyba poprosić o coś, zobaczmy. Sprawdzę teraz jedną rzecz, o zimno mi jest, super, wspaniale po prostu. Poproś, trochę gotówki, ile mi da pieniędzy? 25, słabo bardzo. Dobra, ale to 25 zawsze coś, nie? 25 zawsze coś. Musimy się teraz odrobić, musimy po prostu mieć duże pieniędzy. Musimy trzymać zawsze, by sobie jakieś duże ilości pieniędzy, typu 500, typu 1000. Bo jeżeli tak nie będziemy robić, to po prostu, no przegramy gierkę, jak nie będziemy tak robić, bo jakby jest sytuacja typu ta, gdzie gra w ogóle zbalansowana jest, po prostu jest żałosne. Ja rozumiałbym, jak ten debuff miał sens, nie? Powiedzmy, nie wiem, co by mogło być, wiem, zachorowałem na jakąś poważną chorobę, nie? No rozumiem, nie? Rozumiem, ale też nie wiem, przez co to mógłbym tę chorobę mieć, nie? Może jakbym wypalił, powiedzmy, milion papierosa, spoko, jakąś chorobę bym miał wtedy. Okej, okay, rozumiem to wtedy, ale to był jakiś alkoholizm, który po prostu walił mnie tak, jakbym miał po prostu, nie wiem, w brzuchu szczura normalnie, który mi po prostu gryzie od środka, nie? No to jest chore w ogóle, chore. Gwoźdź, nie bym to mógł wziąć, ale no,
ale teoretycznie tego potrzebujemy niby, nie? A tu jest też kradnięcie, dobra, to mniejsze. Dobra, to wiecie co? Ja tych gwoździ wezmę, bo nie wiem, czy zdobyć gwoździ w dużej ilości. Pamiętam, że jakaś miejscówka na to była, ale już nie pamiętam jaka. Dlatego weźmiemy sobie to, odgryziemy się jakoś. Wydaje mi się, że zrobimy live'a. Niedługo będzie live. Może jeszcze nawet po tym odcinku. Następny odcinek też będzie live z tej gry. Ja po prostu na tym live'ie się odgryziemy. Ci, co po prostu nie będą chcieli oglądać tego live'a, to sobie nie będą chcieli oglądać tego live'a. Jeżeli po prostu nie będzie chciał mi się oglądać wszystkiego, tego farbienia całego i tak dalej. Chociaż dla mnie akurat to sprawia największą przyjemność w tej grze. Ale już tracenie tego wszystkiego z jakiegoś głupiego powodu nie sprawia mi przyjemności w tej grze, dlatego to jest już coś, czego nie szanuję. I gra akurat mnie tu bardzo mocno zdenerwowała. Ale pewnie zrobimy live'a. Na tym live'ie po prostu wyfarbimy wszystko. Wezmę linę, bo linę bardzo, bardzo potrzebujemy. Do tej rzeczy, które bardzo potrzebujemy, po prostu wezmę. Wyfarbimy wszystko od początku. Nawet dużo więcej niż wcześniej. Po prostu będziemy mieć masę pieniędzy, bo pójdę do tej pracy, o której wiele osób mi mówiło i mówiło, że mam po prostu masę pieniędzy z tej pracy i wtedy sobie radzi dobrze, jest git. Dlatego pewnie pójdziemy do pracy. Może jeszcze w tym odcinku postaram się wam pokazać tę pracę, zobaczymy. Na początku po prostu pozbieramy podstawowe item i zrobimy questa, bo ja bym teraz chciał sprawdzić jedną rzecz ważną bardzo. Czyli to, czy serio mogę te punkty, które straciłem, odzyskać. Bo jeżeli nie mogę ich odzyskać, to wydaje mi się, że robimy tak, że po prostu gramy do... Przegramy tak, jak jest. Mamy 90% naszych statystyk, jakoś z tym wytrzymamy. Ale przy następnym deadzie kończy się nasza seria. Tak mi się wydaje, bo dalej już nie będzie miało sensu. Będziemy tracić maksymalne statystyki cały czas. A mówiliście mi, że można je odzyskać, tak? Czyli pójdziemy do miejsca, gdzie można je odzyskać. I mówiliście mi, że to jest w okolicy. Właśnie, mogę go coś poprosić? Poproś, mamy coś u niego? Nie mamy, mamy samo zaufanie, ale możemy z nim porozmawiać. Siema. Słyszałeś o tym masakrze na dworcu kolejowym? Tak, powiem, to samo było na czterech. Dobra, no i żyjemy. Kurde, nie są zaufania przez to. No dobra, mniejsza. Gdzieś tutaj, w tym miejscu, można zdobyć psa dla siebie. Ogarniemy to i mówiliście, że w okolicach tego właśnie można odzyskać te punkty. I chcę zobaczyć, czy to prawda, bo jeżeli to jest prawda, to nie boję się. Gramy dalej, ta śmierć już nie zmieniła. Tak naprawdę tylko trzeba wyfarmić rzeczy, które straciliśmy, to tyle. Nic się z tego nie stało. Nic jakiegoś super nie straciliśmy. Jedna taka rzecz, która w sumie boli mnie trochę, to są ubrania, ale to tyle. Dobrze, przynajmniej z pieniędzy nas się okradają, to przynajmniej tyle, nie? Pieniądze tutaj są wszystkim w sumie. Ale chodźmy, bo najpierw trzeba tego psa oddać. Najpierw trzeba tego psa oddać, pobiegajmy sobie po NPC-tach, tak jak zawsze. Tak naprawdę cieszy mnie, że tą latarkę mam, bo nie wiem, jakoś, nie wiem, że ty jestem tą latarką i w sumie to jest najważniejsze dla mnie, co mam. Dopóki da się staty odzyskać z jakiejś niewyobrażalnej ogromnej ilości pieniędzy, to jest git. To nic się nie stało. Pobierzmy sobie tu śmieciak, pewnie się odnowiły i coś to może być ciekawego. Przy okazji bijam też level tego śmiecia, tylko właśnie, bijam level śmiecia, co jest? Tylko właśnie pytanie, czy level się wbija, czy... A, wbijam się, dobra, już przyjrzał maksymalny, bo tak nie widziałem, żeby jak spleciał, czy coś. Ale widzę, że jest git, widzę, że jest git. Jako, że mamy 0 itemów, to przydałoby się cokolwiek pozbierać teraz. A i tak, jakbyście się ciekawili, czemu zdecydowałem się na live'a, to mówiłem już w którymś odcinku chyba, czy gdzieś tam mówiłem chyba na tym Discordzie, nie mam pojęcia. Ty samego zdobyłem, że po prostu poza odcinkiem bym to wszystko zrobił, nie? Pozbierał poza odcinkiem, polatał sobie i się tam zaopiekował tym wszystkim, po prostu odzyskał, co to powinno być, ale jak ktoś tam zaproponował, to impo, jak już to robisz, to w sumie odpal live'a, to ci, co lubią takie coś oglądać, co sobie będą oglądać, na przykład coś takiego lubię, to bym sobie poglądał, jak pozbierasz te materiały, zamiast robić to poza odcinkiem. No tak pomyślałem, no dobra, w sumie ci, co będą chcieli sobie obejrzeć, jak zbieram te rzeczy, no to jakieś fajne rzeczy i tak dalej, farmie, no to będą mieli okazję obejrzeć na live. Zapisek z live'a będzie, spokojnie. Live kiedy będzie, nie wiem, nie jestem pewny, ale zapisek z live'a będzie, więc spokojnie. Ci, co nie zdążą na niego, nie będą mieć czasu, to będą mieć okazję na spokojnie tam wejść i zobaczyć. O, spodnie, dobra. Fajnie, że dostajemy ubrania stąd, fajnie, fajnie. Drewno dostajemy dużo, też fajnie, bo mieliśmy tego mało. Dobra, pogrzebałeś sobie w śmieciach, niestety temperatura nas trochę dobija. No chodź, pogadaj ze mną, o. Patrz, ile mam pieniędzy, o kurde, ale jestem bogaty. Ogólnie wbijanie levela gadki jest naprawdę OP tutaj, no bo tym więcej procent mamy tak jakby szansę rozmawiania, naprawdę mamy ogromne szanse na żebranie i dostawanie dużo pieniędzy z tego. Widziałem osiągnięcie w tej grze, które polega na tym, że trzeba 2000 hajsu zdobyć na żebraniu. Ja bym chciał to osiągnięcie zdobyć. Wydaje mi się, że nie będzie takie trudne. Tym większy level wbijemy, to będzie dużo prościej i możliwe, że będziemy naprawdę mogli niedługo mega mocne hajsy zdobywać na tym żebraniu, więc ja się cieszę, tego teraz jest noc i no się nie co się zrobi, bo jest noc. Musimy na pewno zdobyć żarcie. Jak mamy jakieś rzeczy, które pozwolą nam się wyczyścić, coś na HP mamy, alkohol mnie nie interesuje, już więcej alkoholu nie piję, nie ma opcji. Alkohol to jest po prostu, nie wiem, najgłupsza rzecz, jaką można robić w tej grze, chyba pić obecnie. Patrzę na tego debuffa głupiego, którego twórcy sobie wymyślili, bo myśleli, dodajmy sobie debuffa, który po prostu prawie, że giniesz automatycznie po tym, jak go zdobędziesz. Tak, żeby gracze sobie nie myśleli, że mogą pić alkohol, no bo przecież alkohol jest taki wspaniały, że wcale nie sprawia, że jak napijesz się kilka razy alkoholu, to masz debuffa, który daje, też ci odejmuje HP. No, przecież alkohol jest OP naszej grze, no. Musimy to zabezpieczyć jakoś się przed tym, że to jest OP, tak? To dajmy jakiegoś powalonego debuffa, który zabija od razu potem, nie? Bardzo mądre, bardzo mądre. Gratuluję, gratuluję. No, nowy level, otwieranie zamków. No, ma dwie gwiazdki znowu, spoko. O, koszula, fajnie, podoba mi się. Przynajmniej coś odrabiamy. Mamy jeszcze jakiś zestaw ubrań nowy, więc nałożymy go zaraz. Nie będzie nam aż tak zimno. O kurde, ile butelek, dobra, to się przyda na hajs, więc spoko. Nałóż sobie w sumie te ubrania, bo czemu nie? No i teraz powinno mi się robić ciepły, czy nie? Nie, to chyba nie ma za bardzo ubrań w tej grze, które sprawiają, że całkowicie jest tam ciepło. Chyba tak nie ma, po prostu zatrzymują ciepło trochę lepiej, to tyle w sumie. Porozmawiamy z nim, bo czemu nie? Ja się ma kawałek luźnego kartonu zwisającego z dachu budy trafia Furgrima w twarz. Kurde, zdaje się, że przydałby ci się remont. Tak, tak, ale brakiem materiałów. Zwłaszcza tego, który już do skleja innych materiałów ze sobą. Taśmy klejącej. Jeśli dałbyś się na drzwiczkę, to ci dam. Prawie taśmy klejącej.
Masz tu parę sztuk, ale tak na zapraszam. O, dajmy to, ile dostajemy? O, 3, dobra. Świetnie, to się przyda, dzięki. Nie ma za co. No i mamy już 18. Teraz jeszcze tylko 12 i jesteśmy ustawieni. Jesteśmy ustawieni. Siema. Chcę sobie porozmawiać, jeszcze raz porozmawiać. Żebrajmy. 15 hajs. Dobra, zawsze coś, to nie było jakieś super duże, zawsze coś. Najpierw skupię się na jedzeniu. Mam na szkopieska, mam na szkopieska. Dobra, to wróćmy do tej pani. Mam nadzieję, że ona nie będzie złota, że biegałeś z nim strasznie długo. No ja chcę pożebrać trochę od ciebie. Chciałem trochę pożebrać. Rzeprz. Dziękuję, proszę pani. Ej, bo tutaj był ten typ chyba jak się szło tędy, nie? Chodźmy do niego. Ciekawe, czy uda mi się trafić jeszcze raz. Ten taki jedną gwiazdkę taką, bo zobaczmy, brat. Możesz mi. Dobra, spróbujmy. Wow, udało mi się! 15 tylko! Może masz rację, wydaje mądrze. Co? Ej, to było tak trudne, ja dostałem tylko 15 hajsu. Co jest? Nie wierzę w to, ale jajca to są jakieś. Nie, to są jakieś jajca. Jakie jajca? Co jest? Ej, nie wierzę w to, na pewno nie mogę w to uwierzyć, serio. Jakie jajca, ty! Ja myślałem, że to jakaś taka stuwa wleci, albo z jakieś 200 mi danie, a to 15 hajsu. Co? Z tego się ze mnie jaja robisz, naprawdę. Nie, no nie wierzę w to, serio. O co chodzi? Dobra, mniejszo, to walić to ja tu więcej nie przychodzę. Jest jakiś jest powalony, naprawdę. A co w ogóle tu jest w tym budynku? A, to jest ten gość, z którym gadałem, dobra, nie, mi marzy. On nie chce rozmawiać, on jest jakiś zadufany w sobie. On tam swoje prace ma, ale wolę w niego. Chodź do tej pani, daj mu tego psa. Mam nadzieję, że nie będzie zła. Proszę, nie bądź zła, proszę pani. Razem z Bobim. Się martwiłem, że nie umrzesz tak długo. O, dobra, dobra, nic się nie stało. Uff, może z nim długo siedzieć, dobra, czyli to nie jest nic złego. Zaufanie się większo, więc fajnie. Mogę coś od organizacji, jestem głodny jak wilk. No, dziękuję. 17 minus. Żarcie 1-3. Okej. Okay. Mam jakieś żarcie, jest fajnie. Czy mogę jakieś questa zrobić? Bobim? Okej, dobra. Już byłem z nim, więc mniejsza, nie da się. No, możemy to olać. Wywalony na razie w nią. Dała nam żarcie, więc jak będziemy głodni, nie umrzemy z głodu. Mamy 141 hajsu, więc jest, nie powiem git, żebrajmy dalej. Taki odcinek żebrania będzie gadania. Wbijania levela, sprzedajmy, ukradnijmy. O, co ty masz? Oj, wezmę to z chęcią. Oj, kumplu, mam nadzieję, że zdążę. Please, zdążę, bo to się przyda. Kurde. No nie zdążyłem, no, niestety. A co jest w ogóle w tym miejscu? Barman Bruno, co jest Bruno? A może ja pan z Benedromny, wygląda pan na życzliwą osobę. Spierdzielę gnoju. Chyba, widzę, że średnio, barman. Zamów, co ty tam masz? A, alkohol, no to gościu, idź tam. Pal gumę, frajerze, nie ma opcji, nie wiem alkoholu w tej grze więcej, nie ma opcji. Ja już się w tej grze nadarowałem wystarczająco. Teraz trzeba zagrać bezpiecznie, skoro mamy wszystkie staty, dbajmy na początku rzeczy, które potrzebujemy. Chcemy mieć na przykład po 3 jedzenia, po 3 rzeczy, które czyszczą nas, po 3 rzeczy, które sprawiają nam lepsze morale, to będziemy po prostu wtedy bawić jakieś misyjne rzeczy, ukradnij. Da radę, biorę burgera. O, i to będzie mi masa żarcia, dobra. Co nam naprawdę da strasznie dużo. Chociaż tam były 3 Snickersy aż. O, udało się wziąć, dobra. O, a, ty frajerze jeden. Pierdzielek gnoju. Ten burger mi się bardziej przyda. Na ciebie to jest, ja nie wiem. Na ciebie to jest, nie wiem. Jak podtarcie tyłka, nie? A dla mnie to jest po prostu wszystko. A co by to ma? O, kurde, ale dziwny budynek. Kiepsko się czuje. A co czemu niby? Gdzie się kiepsko czuję, bo mi zimno było? No, bo mniejsza, zaraz to garniemy, bo w naszym tym możemy po prostu na spokojnie sobie usuwać tę chorobę, więc dobrze to dodaliśmy. O, weźmy to, no się bardzo przyda. I te lustro. No, a tego lustro brać nie będę. Czy mogę tu wejść? Nie mogę. Ale co, ty nie mogę zostać kumplu? O co ci chodzi? A co jeżeli tu mieszka mój znajomy? Wejdź, ty typie, nie mógł sam robić. Muszę być ekspertem. Ajaj, może coś ciekawego jest. Mam coś ciekawego? Ale to takie fajne miejsce, sam mogliby to ukryć jakieś fajne rzeczy. O, na przykład coś takiego. Zobaczmy, co to jest. Będzie jakieś ubrania będą, co? O kurde, weź ten miedziany drut. Możesz powiedzieć za niezłą sumkę. O, to jest dobra wiadomość, to bierzemy to na pewno. Ciekawe, ile to jest niezła sumka. Fajnie by tu można było iść na górę, serio, mogliby to zrobić. Nie wiem, że to powiększyłoby strasznie mocno te budynki i tak dalej, ale czemu nie? No czemu nie? Nie wiem, wiem, że więcej roboty, ale mogliby gdzieś jakiś następny update i to powiększyć, nie? Ja jestem za tym, żeby ta gra się rozwijała, bo ta gra naprawdę ma duży potencjał, naprawdę mi się podoba. Tylko pewnie, że po prostu są albo za mało zbalansowane, albo dziwne. Dobra, to jest ta pani MK. Załatuj ubranie, ucz mnie. Czy masz mi coś nauczyć w ogóle? Dziwny materiał, schemat. Nie, dobra, nie chcę się od ciebie tego uczyć. Mam coś dla pani. Specjalny materiał, proszę bardzo, przyjmij pieniądze. Przyjmuję pieniądze, bo ich potrzebuję. Tego biorę. Najpierw chcę mieć, że pieniędzy, a potem będę się bawił w inne rzeczy. Poprosić o nic nie mogę, mam za mało zaufania. A łatość ubrań nie chce, bo ona chce pieniądze dla mnie za to, więc słabo. No ale jak będziemy chcieli co łatość ubrania i będziemy mieć dużo pieniędzy, to możemy to przyjść, czemu nie? Dobra, rozmowa, żebrz, sprzedaj. Dobra, sprzedam ci ten bilet, czemu nie, 15 koron przyda się. Ja tylko zaś nie będę, więc czemu nie? Siema, rozmowa. Kurde, nie poszło w ogóle z nią. Ty może? No dobra. Musimy pójść do tej pracy, nie pamiętam, gdzie to w sumie było. Gdzie była ta praca w sumie, co? Nie się pamiętam, serio. Business District. Pewnie tam, gdzie jest ten Business District. Nie pamiętam, gdzieś od tutaj? Nie, na pewno nie tutaj. Nie pamiętam, gdzie to było. Serio, nie mam pojęcia. Zobacz, może tutaj da się to pracę ogarnąć. Nie, to jest sklep duży. Kurde, ja mam ten plecak chciał. Skąd ja mam jakieś bułki? Przynajmniej te butelki. No, nie powiem, że sytuacja wygląda naprawdę nieźle z nami teraz. Mamy 250 hajsu. To jest już coś. A tu może wejść? Oj, nie widziałem, że takie miejsce tu jest. Ej. O, dobra, to był zawsze fajny temat. Otwieramy to. O, tak, tu było masę żarcia, po prostu masę. Dobra, bierzemy to. To czyli co ja będziemy mieć? No, butelek tych nie biorę, bo to useless. To, co chcę wziąć. Wezmę. No i spadaj sobie gnoju, nie mów co mam robić, dobra. Czy coś więcej to masz? Jest coś do wzięcia więcej, czy nie za bardzo? Przejdźmy się, bo zawsze tu nic nie było dalej. No to zupełnie nic więcej nie było, tylko to po prostu jedna rzecz, ale no
myślałem, że coś się zmieni, dobra, mniejsza. Co tam kup? O! A muszę być ekspertem, ja pitole, w tych skrzyniach pewnie coś fajnego było. Ale fajnie, że tu mamy tutaj coś. Ej, tu mamy free jedzenie w tym miejscu, trzeba to zapamiętać. To było dosłownie przy mojej bazie, ja nawet nie ogarnąłem tego. Nie widziałem tego. Dowiadujemy się takiej rzeczy dopiero teraz, nie? Ale fajnie, fajnie, dobrze to wiedzieć, że takie coś mamy. Pogadam sobie z nią. Mam na ciebie robotę. Nie chodzi o moje kolegę. W sumie jest tam paru, są niedaleko stąd. Świetny papieros muszę mieć. No i świetny papieros, musiałbym kupić taki, ale to... No kurde, pokreszowany. No dobra, prześpimy się po prostu chwilę. Odnowimy sobie HP. Ogarnijmy sobie też tą temperaturę i wszystko. I przy okazji też choroba nam zajdzie i wszystko. Morale sobie ogarniałem w takie złożenie, żeby bierzemy playguya po prostu. Zjedzmy sobie coś trochę, po czemu nie. I chodźmy spać. A, musimy jeszcze rozgrzać, no tak. Mamy jakieś rzeczy śmiecie, więc jest spoko. Dwie minuty starszą raczej. I możemy spać. No, wyspaliśmy się do końca. Jest na miarę ciepło, jest wszystko spoko. Zobaczmy jeszcze raz w crafting, bo mi to ciekawi kilka rzeczy. Możemy nowe lodowisko kraftować, które jest naprawdę mega łatwe do skraftowania. Co jest bardzo fajne, przyjemne, dobra. Ale to, co mnie interesowało najbardziej, to czy ja mógłbym na przykład sobie zrobić kibel tutaj w tym miejscu. Bo mógłbym sobie za darmo, normalnie, robić sobie kupę w moim schronisku, nie? Co byłoby spoko. Jakieś lampy może zrobić, co nas nie interesuje. Chyba nie mamy craftingu za bardzo na kibel. No, za bardzo nie mamy craftingu na kibel. Pijalnia, miejsce na zasłonę odpoczynek, wylegiwanie się i popuszczenie pasa przywraca morale. Okej, dobra. Dobra, chrześcijański ołtarz, okej. Okay. Właśnie, mam jakieś to postawienie, to sobie postawmy, bo czemu nie? Przemoczony się jestem, to super, miło mi bardzo, naprawdę miło mi. O to, to możemy sobie postawić, czemu nie? O, 80 kamień milowy, wow, ale fajnie, mamy kamień milowy. I teraz potrzebujemy jeszcze ile? Jeszcze 5 punktów i będziemy następną rzecz odblokować. Chyba odblokuję, albo odblokuję to z moralami, albo co mogę takiego odblokować? Negatywne efekty będą wpływać na twoje zdrowie, gdy spadnie poniżej... Negatywne efekty będą wpływać na twoje zdrowie, gdy spadnie poniżej 10%. A, chyba ogarniam. Ej, to jest nawet niezłe chyba. To jest coś takiego, że na przykład jak jestem pijany, to będzie mi się kręcić w głowie dopiero wtedy, kiedy będę miał HP poniżej 10%. No, to jest niezłe. Przyspieszenie i spanie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, no, to jakoś tak nie ciągnie mi do tego. Gadki, grzebanie w śmietnikach. No, to jest spoko. Zaklinasz tłumu. No, to już mniej trochę. Zwiększa odporność na zimno, wilgoć, choroby i zatrucie. To jest akurat niezłe. To jest akurat niezłe. Jeszcze nie wiem, co mu takiego dać. Tu nam brakuje. Musimy mieć umieć konstrukcję tandet. Jak umieścimy jeszcze jedną konstrukcję tandet, to możemy już automatycznie sobie dodać punkt. Więc jest naprawdę nieźle, serio. Jest naprawdę nieźle. No i jedną konstrukcję tandet. Czy możemy zrobić konstrukcję tandet tak na szybko? Co jest konstrukcją tandet? O, konstrukcję tandet, na przykład to. Ty, to zróbmy to. To serio zadziała? Tak po prostu? Postawmy to, lol. Będziemy mieć normalnie jeszcze jedno to. No to nie wiem, to ja to zrobię. Ale dziwne, takie malutkie to jest trochę. No dobra, to nie wiem, dam to, nie wiem, przedłużę sobie po prostu. Przejście gdzieś, albo w sumie przedłużę, dam sobie tak, o, tutaj o. O, i mamy, osiągnęliśmy, dobra. Mamy kamień milowy, możemy dostać punkty. Ha, ale fajnie, dobra. Zwiększa przyjemność magazynową o 20 punktów. No też jest spoko, ale wydaje mi się, że weźmiemy charakternik. To jest dość niezłe, charakternik jest naprawdę dość niezły. Weźmy sobie to, odpalmy sobie charakternika. Pyk, mamy charakternik. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę, naprawdę spoko. Teraz nasze debuffy będą git. Będą zmęczyć dopiero wtedy, kiedy będziemy mieć bardzo mało HP. Co nam naprawdę ułatwi grę, kiedy będziemy w trudnej sytuacji. No można uratować nam grę, jak będzie w trudnej sytuacji, więc naprawdę fajne. Kurde, zimno mi się robi, dobra. Dajmy trochę sobie, no nie wiem, wrzucimy do drewna po prostu, nie? Ogarnijmy sobie ekwipunek. Polecajmy tu po prostu co trzeba. Szkoda, jakiś przycisk, który automatycznie wszystko przynosi, nie? To było naprawdę spoko. Max, dobra. Pyk. Co jeszcze mamy tam wrzucić? Te rzeczy też bym z koniem tam rzucał, ale wziąłbym ze sobą. No, wezmę ze sobą wytrychy. O, to tam rzucę. My nie potrzebujemy tego w ogóle. Nie będziemy tego żarcia więcej jeść, więc nie potrzeba nam. To wrzućmy, to wrzućmy. To możemy wrzucić, to możemy wrzucić. Wszystkie jeszcze po prostu craftingowe tam wrzućmy i będzie dobrze. Powiedz, co z GZK punkiem. Możemy jeszcze postawić, nie wiem, te pudełko małe, chociaż. No, nie wiem, po co mi to pudełko będzie, tak? Do czego to pudełko miało być mi, ale wezmę. No i mamy postawione pudełko. Czemu nie? Czemu nie? No, co możemy zrobić teraz, żeby wbić jeszcze jedną rzecz? Na pewno możemy. Umieść konstrukcje dziwne. Musimy jeszcze umieścić dwie dziwne konstrukcje. Dostaniemy plus 5. A na tym się nie kończy. Jeszcze będziemy musieli coś innego ogarnąć sobie. Co takiego moglibyśmy sobie ogarnąć? Umieść poszerzenie poziom 2. No poszerzenie poziom 2 pytało. Czy ja mogę to ulepszyć w jakiś sposób? Wiem, że dało się to o. Ulepsz. O! My umieliśmy normalnie coś ulepszyć. Ej, to nie jest najgorszy pomysł. Fikuśna kanapa. Świetna kanapa. Właśnie, co jest lepsze? Fikuśna czy świetna? Co jest lepsze? Czy to ma jakieś znaczenie? Dana na drzemkę? Dana na drzemkę. Chyba to jest to samo, wiecie? Na razie to jest to samo. Nie, wydaje mi się, że to fikuśna będziemy lepszyć. A ta jaka jest? Dana na drzemkę, skórzana kanapa. Ulepszymy sobie które z nich. Potrzebujemy dziwny materiał. Czy ja mam dziwny materiał? Mam trochę, ale to jeszcze za mało. Dobra, powiem się tym później, polepszam to później. Teraz chodźmy do jakiegoś questa. Pogadajmy od razu z Fulgrimem, bo czemu nie? Hej, Fulgrim, dobra. Rozmawiaj. Dało coś się pegło, jakiś dobry płaść, świetny kilka war, dobra. Ale teraz zacznijmy swoją zwinność, potrzebuję pracować. No to może
może panczą. Nie za zbyt trwałe, ale mówi się, że się zachować wężność. No pewnie, tak, dobry pomysł. Pod spodem mógł mu chować rzeczy, ale komuś takie panczo. Mogę ci kiedyś zobaczyć, żaden problem. No, mam mu panczo ogarnąć? Panczo muszę zrobić, dobra. Czy ja mogę skracować panczo? Bo wiem, że chyba mogę kracować takie rzeczy. Prowizoryczne panczo. No potrzebuję tylko tego. Potrzebuję tylko dużo tkaniny. No dobra, to zróbmy mu to, nie? Czy ja mam jakąś tkaninę gdzieś? A, nie mam tkaniny żadnej. No dobra, to ci tego kupu na razie nie zrobię. Sorki, ci tego na razie nie zrobię. Ale kurde, no byśmy mieli dużo na plus, ale niestety nie będziemy mieć, bo nie mamy tego, nie mamy tkaniny, więc będziesz te rzeczy wszystkie wyfarmić. To jest postawa. Lepszych papierosów potrzebujemy, żeby ze dziewczyny po prostu zgarnąć tam do tej siedziby i zrobić tego questa. Ale na razie, w sumie, co da? Przyjmij się do tej typki z tym psem. Wydaje mi się, że to będzie lepszy pomysł na razie. Żeby się do niej przebiec. Przekazać poprosimy ludzi, jeżeli coś się zgodzą. Siema, nowa rozmowa. No nie pykło, ukradnie, nie pykło, dobra, nie pykło. Może ty, wyglądasz, jakbyś chciał pogadać, siema. No kurde, mogę co niżej wziąć. Ukradnij. Co możemy ukraść? Nie wiem, ukradnijmy. Wskaźnik laserowy ukradnę, bo nie wiem w sumie. Mogę prawie dwie rzeczy ukradnąć, gdybym zdążył, no ale już trudno. Przepraszam. No przepraszam, no kurde, policja szła. A nie, to nie było policja, to jest gościa, dobra, to mniejsza. To zrobił żółty, to miałem, że policja. Ale widziałem, że tu policja w tych okolicach chodzi, więc musimy tu uważać, jak będziemy musieli kraść. Chcę pogadać, może ty? Może ty, bo ty wyglądasz na bogatego. No weź, no bogaty, jesteś, weź pogadaj, dobra. Chodźmy do niej. Cześć, czy może potrzebuje pani tego? Dobra, biorę go na spacer. Czy mogę otrzymać to za darmo od organizacji? Jestem głodny jak wilk. Dziękuję. Pozbierajmy te żarcie i jak będziemy mieć 3, to po prostu będziemy mogli na spokojnie dojść questa za darmo, nie? Rozmowa, która nie wyszła. O, dobra, teraz wyszło. Rzepsz, o, dziękuję, 40 hajsu. Takie młode dziewczyny, 40 hajsu, kurde. A level narośnie dobrze. Jeśli mogłeś czekać, aż wzrośnie nam jeszcze jeden level tego tej gadki, naprawdę to żebranie będzie świetne, po prostu będzie świetne. Będziemy mieć prawie 100% na wszystko, nie? A pogadajmy z nimi. Może dowiedzieć się jakieś takie najlepsze miejsce, gdzie je do żebrania, nie? Żebym tam siedział i żebrał cały czas. Mam do siebie robotę. No świetny papieros przemyśl, dobra. Niwa. Ojej. Rozmowa, kurde, nie pykło. O, teraz pykło, dobra, rzepsz, wpadaj, ukradnij. Nie pykło, no dobra. Może ty? No co potrzebujemy? No potrzebujemy pomocy pieniężnej, proszę pani. A weź co to? 35 koron, może być. Czemu nie? No i zarabiam pieniążki, mam już 300 ileś. Nie, wydaje mi się, że musimy mieć zawsze 1000 przy sobie. Zawsze musimy mieć 1000 przy sobie, wydaje mi się. Nie pykło z nim, dobra. Bo jeżeli stoi na jedną apteczkę, no to... Człowieku, to dużo bardzo. Teraz możemy 3 apteczki maksymalnie, to by nie starczyło, żeby się przetrwali. Na przykład takie tequila alkohol jest, w ogóle by nie starczyło. Dobra, z nim nie pykło. Mniejsza. Siema. Ukradnij. Kurde, nie wyszło, no dobra. Tu jest jakiś klepik, nie ma. Siema. Dobra, ty nie chcesz gadać, ty chcesz gadać? Może chcesz gadać? Dajcie jakieś pieniążki, potrzebuję pieniążków, no. O, dobra, wyszło, rzepsz. Ukradnij. Aj, 40% miałem, nie wyszło. Siema. A no? To tam? No dobra. Może ty chcesz pogadać? Nie, ty też nie zobaczysz. Może ty? Siema. No kurde, no nic o tym nie wiem, przykro mi, dała rzepsz. O, dziękuję, że 40 hajs. Dobra, mieliśmy plan szansa, ale się wyszło. W ogóle co za miejsce? My tu chyba byliśmy w nocy, nie? Tak, bo tutaj fajne chyba były na dole gdzieś tutaj. No tutaj pamiętam. 24 wytrychy. No teraz to, że możemy się bawić, dobra, jakaś kupa. No, ty po prostu nagle wyszedł. Mogę tu wejść? Nie mogę. Tutaj coś było ciekawego? Tak, tu było coś ciekawego, dobra, otwórzmy to. To były fajne temy, pamiętam. To były naprawdę fajne temy, z tego co pamiętam. Okej. Okay. Pyk, dobra. No, papier to ale to wezmę. No bo czemu nie, nie? To jeszcze otwórzmy. No kurde, wdajcie coś fajnego. Przyjmę ubrania, przyjmę bronię, bo obecnie żadnych nie mam. No, dobra, może być. Zawsze taka broń lepsza niż żadna, tak? No sporo tych materiałów, wziąłbym to. Wziąłbym to, bo sporo tego. Tkanin też potrzebuję, więc wezmę. Tym razem wezmę. Nie będę tymi moralami już tak się bardzo przejmował, bo już mniejsza o te morale. Cześć, ja tego nie wziąłem. A nie wziąłem, to dobra. Otworzymy się tu, bo tu będą jakieś ubrania fajne. W pewnym momencie pewnie będziemy poschodzić cały czas na zero morali, będziemy poschodzić z zeroma moralami. Wezmę to, bo to się przyda. Wiem, że do craftingu wielu to się przydaje. To też wezmę, bo też się przyda. Do craftingu wielu. Tego potrzeba strasznie dużo i parę to też. Bo to się przyda do kilku craftingów. A nie mamy tego zbyt dużo, dlatego to wezmę. Na razie morale walić, poradzimy sobie bez żadnych problemów bez nich. No one nie zbierają dużo HP. Spoko, no już przecież nie kradnę, no nic tam nie biorę, jakieś kupy same. Nie opłaca mi się, kumplu, uspokój się. Coś ciekawego jest? Chyba nie za bardzo. No, ale to bym sobie otworzył. Co? Gdzie? Czy to biegnie za mną? Dobra, muszę znaleźć szybko budynek, żeby uciec z jakiegoś budynku. Szybko, 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 szybko. Jest tu jakiś? Kurde, nie ma. Mam nadzieję, że mnie znajdzie, może mnie znajdzie. O, ten pies przestraszył mnie, ten pies mnie przestraszył, ja pitole. A ten pies przestraszył. No, chyba dał sobie siana już, dał sobie siana chyba, to dobrze. Zrób sobie to. To ostatnim raz nic ciekawego nie było, a może tym razem coś będzie. No i tym razem jest, dwie kurteczki, no to mi się podoba, to mi się podoba. O tak, następny odcinek, który nagrywam już godzinę, nie? Dosłownie, no, słuchaj, mój materiał teraz ma godzinę, nie? Mój materiał ma teraz godzinę. Montażysta będzie zły. Akiba, sorki. Sorry, Akiba, ale no, no co ja ci mogę powiedzieć, no? Co ja ci mogę powiedzieć, no? Mówisz mi wybaczyć, kumplo, tak? Mówisz mi wybaczyć. Mam sporo montowania, mam sporo montowania. Dobra, pani Ludwikowa, poproś. Jak sobie zaufanie u niej? Kurde, chciałem jakieś zaufanie zwiększyć, tylko nie wiem, jak pewnie jakiś questą przedostać kogoś innego, żeby tu przyjść i zwiększył niezaufanie, wtedy będę miał jakieś możliwości za darmo u niej, nie? No ta babcia wydaje się miła. Tu wiem, że są fajne tempsy. No co to, co tu chce? Się to nie interesuje, gnoj, co tu chce. No idź stąd, idź tam, o, no tam chce iść, dobra. Już mnie nie widzi, więc możemy sobie otworzyć. Co tu mamy? O, takie coś sobie przyjmę. Wyposażenie poziom pierwszy. Będziemy musieli kilka wyposażeń ulepszyć na drugi poziom, niestety nie mamy wyboru innego. Mamy zero morali, ale to nas nie obchodzi, bo morale nas na razie nie interesują. Mogę to otworzyć teraz? Tak, to ja sobie tego typa nie mam, więc możemy. I co? No mogę wziąć. Tutaj mogę zbierać wszystko. Kurde, no co, to co myślę? Będę sobie robić co chcę, gnoj, spadaj stąd. Okradnijmy to wszystko,
co jest. Czy da się? O, krzesełko, czemu nie? Szypiący mebel. Mamy zero morali, więc zbieramy wszystko. Mam nadzieję, że nie wymyślili na morale jakiegoś debuffa, że ktoś chodzi z moralami czasem zepsutymi. I zaraz będzie, że ten. Debuff, twoje morale są zdruzgotane. Twój mózg zaczął ci pękać od wrzodów na mózgu, ponieważ okradałeś zbyt dużo ludzi i teraz nie możesz grać, musisz oczekać 40 minut, żeby przeżyć. A HP ci spada z prędkością światła, więc lepiej miej ze sobą 40 milionów pieniędzy, żeby kupować milion apteczek, żeby przeżyć, bo inaczej nie wytrzymasz. Takie utrudnienie, żeby gra miała sens. To są twórcy tej gry właśnie, to są twórcy tej gry. A nie, no śmieję się, ale akurat ten jeden debuff, który był tam w tej grze, jest bez sensu. W ogóle większość rzeczy w tej grze jest w miarę sens, w miarę ma sens, wszystko jest git, więc trudna. Ale akurat co do tamtego, absolutnie nie szanuję tej decyzji podjętej co do tego, do tej rzeczy, bo to się wydaje ze startu głupie, gdy się myśli o tym dłużej, wydaje się jeszcze głupsze i jest głupie, po prostu. I nie wiadomo, jak, nieważne jakie wytłumaczenie się to znajdzie, nie jest to mądra decyzja dawać coś takiego do gry. Chyba że ktoś chce zrobić grę, która naprawdę polega na tym, że ktoś się zdenerwuje mocno i będzie miał zepsuć całą rozgrywkę. Ale no weź idź, do drewno sobie biorę, co? Drewno sobie wziąć nie mogę. Wezmę sobie drewno. Ale zamiast zamknąć się już o tym, nie mówię, to ja mówię o tym więcej, tak. To jest właśnie impo. No ale wybaczcie im, proszę, zdenerwowałem się strasznie, tak? No jakbyście grali tyle czasu, byście po prostu mieli taki fan z tej gry i nagle coś takiego się dzieje, no to kto by się nie zdenerwował, tak? To by się zdenerwował. Nawet właśnie oglądałem takiego youtubera, zresztą bardzo popularnego, angielskiego, który grał w taką fajną grę jak Darkwood, którą ja bardzo oglądałem u niego, ponieważ strasznie lubiłem tego człowieka i bardzo mi się spodobała ta gra. I ta gra nie była jakaś duża na jego kanale, bo akurat jedna z mniejszych gier, ale była fajna. I ta gra też podjęła dość głupią decyzję. Pod koniec gry, gra była dość brutalna. Przez jedną taką głupią decyzję podjęto pod koniec gry. O, mam creation seller, to mi się podoba. Oj, nawet szybciej skradniemy, ale fajowo. I właśnie przez tą głupią podjętą decyzję cały po prostu ending danemu graczowi się zepsuł. Zepsuł się po prostu. I to było takie dość głupie. Takie dość niepotrzebne, strasznie niepotrzebne. Takie, nie wiem po co to było. I właśnie tak samo jest sytuacja w tej grze. Też to samo. Rozumiem utrudniać grę i robić ją strasznie trudno. Jest strasznie duże wyzwanie po prostu robić, ale jest różnica między robieniem gry dla wyzwania, a po prostu robieniem gry po to po prostu, żeby były rzeczy, które są bez sensu nielogiczne. No, jest różnica między tym i to jest właśnie jedna z tych rzeczy. No właśnie tak samo było właśnie u tego youtubera, którego sobie oglądałem i teraz wiem co czuł, wiem co czuł. Już wcześniej rozumiałem o co mu chodzi, bo wiedziałem, że takie rzeczy w grach się zdarzają, ale teraz już doświadczyłem tego i po prostu wiem co ten typ poczuł, wiem co ten czuł. Bo patrzcie, nie tego drewna, to mamy co jest? Bieramy to drewno, czemu nie? I tak mamy wzoru morali. Patrzcie, w ogóle HP nawet nie schodzi. Mamy teraz debuffa jednego czerwonego, który zaswoi na maksa i HP schodzi nam tak. A mamy z tamtego debuffa, HP nam schodzi tak okropnie szybko, że obecnie jakbyśmy tego debuffa mieli, bylibyśmy już martwi, nie? Dobra, no, ale o co ci chodzi? Mogę coś wejść? Kiedy idzie za mną? Są takie drzwi szybko? Tutaj, o, dobra, to są drzwi, dobra. Możemy się go pozbyć, resetnąć go na szybko i brać dalej trzy rzeczy. Ja sobie te drewno biorę, wszystko biorę stąd. Nie wiem czemu dalej mam odcinek i dalej gadam, ale no, najwyżej będziecie mieli trochę drugi odcinek. Trzeba się jakoś odbić, tak? Trzeba się jakoś odbić. Ale spokojnie, już niedługo odzyskałem wszystkie materiały, wszystko do przodu. Zrobi się live'a jakiegoś porządnego i będzie git. Bieram to drewno. Czekaj, zwiększamy kradzież. To jest takie farmienie level na kradzież, więc to jest bardzo spoko. Postaram się na live po prostu wbić cały ten level, nie? Żeby ten cały level się wbił. Następny. Będziemy kraść jeszcze szybciej, po prostu będziemy praktycznie instant kradzenie mieć. Kradzenie, co za słowo w ogóle, impo, co ty gadasz? Będziemy mieć instant kradzież. Poprawnie. No weź, człowieku, nie nudzi ci się wychodzenie i wchodzenie cały czas. Pan, nie wiem co to jest, ale interesujące, jakieś typo tu jest. W sumie jak tu jesteśmy, to weźmy sobie jeszcze to. Otwórzmy, no coś ciekawego będzie. Ale no, nie powiem, że level kradzieży mamy duży. Wydaje mi się, że nawet większy od tego typu mam. Tylko, że nie mam po prostu eksperta wyłączonego, to jest tego problem. O, zepsuta lampa, czemu nie? A ja chcę sobie okraść, a co mogę chcieć? Przedem kraść domy ludziom. To jest ekspert, to świetnie. Świetnie, ja na razie nie chcę grzebać, bo nie ma sensu. Kumplu, naprawdę, mógłbyś stąd pójść. Tak serio mówię, mógłbyś stąd pójść, serio. Wejdźmy tu jeszcze raz, wyjdźmy. Może teraz go nie będzie? Chyba nie ma go. Bierzemy resztę rzeczy, które tu są. Daj, to ostatnie drewno. O tak. O, tu jest jeszcze drewno jedno. No i git, coś jeszcze tu więcej masz? Nie, teraz już więcej kumplu nic nie masz. Okradłem was z całego drewna, jakie mieliście. Nikt nie ogarnął, że okradłem go ich z całego drewna. Co to w ogóle za miejsce? A myślę, że taki tarat, który to jest i będzie może tu wejść i mamy sobie spektakl obejrzeć. To było nas fajne. Dobra, ale to nie zakończymy sobie odcinek. Na samym odcinku, jeżeli będzie, nie, na razie będzie, to będziemy raczej po live już. Tak mi się wydaje. Albo będziemy po live, albo będzie następny odcinek, którym będziemy farmić, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że będę chciał zrobić live'a. Tego następnym odcinku będziemy już po live, będziemy mieć sporo różnych itemów i tak dalej. Tego zapraszam na live'a, będzie niedługo. A teraz, dziękuję wszystkim za oglądanie. Bye bye!